Witajcie bracie i siostrzyczki, tu jest Kiniowiec. W dzisiejszym króciutkim odcinku postanowiłem zrobić eksperyment maleńki. Powiedzcie, czy też tak macie, kiedy spacerujecie, biegacie przez las i czujecie zapach świeżo ściętych drzew? A zwłaszcza jeżeli to sosna lub świerk, to ten zapach jest bardzo taki przyjemny i kojarzy się z świeżością, właśnie z lasem. Postanowiłem wypróbować, czy da się taki zapach, bo to z pewnego rodzaju taka aromoterapia, czy da się takie coś mieć ze sobą na co dzień. Mój pomysł polega na tym, żeby z kawałka smolnej szczepy fetwood zrobić taki amulet, zrobić w nim dziurkę i nosić na szyi. Też dlatego, ale dawno też chciałem mieć, zakupiłem nóż mora do roboty z drewnem, więc tym się pobawimy dzisiaj. Ale najpierw oczywiście kawa. Przy tej okazji chcę zaprezentować naszywkę. Długo nad nią pracowałem i tak jeszcze się nie skończyło, bo jak widzicie w słowie guerilla, gdzie tutaj ma być litera E, według producenta, podwykonawcy, nie wiem jak powiedzieć, maszynka nie wyrabia się z tym. A wyrabia się, a z E nie. Dlatego, no niestety, przerwaliśmy współpracę z inicjatywy tegoż producenta. I teraz muszę zacząć od zera. Także tych, którym tą naszywkę obiecałem, gorąco przepraszam. Tyle to trwa i będę się starał zrobić ją tak szybko, jak tylko się da. Dwa słowa jeszcze o tym nożu. To jest oczywiście Mora Wood Carving numer 120. Jest ich kilka rodzajów, ciut większe i mniejsze.
Najprościej, najbardziej dostępny sposób na kupno to Julia. Coś około pomiędzy 50 a 60 zł bodajże kosztuje. Stal węglowa. No i cóż. Pierwsze co chcę, to zbadać, gdzie tej smoły jest najwięcej. I jak widzimy, ta dolna część tamtego nie ma, więc chciałbym jej się pozbyć, a później to, co będzie najcenniejsze dla mnie, to z niego będę próbował wystrugać jakąś sensowną formę. Zmieniłem podejście do sprawy. Postanowiłem, że z grubsza, żeby zdjąć tą grubszą warstwę, to lepiej do tego nadaje się ten większy nóż. Tym bardziej, że utrzymuję go w dobrej ostrości. I też bardzo dobrze nim się pracuje. Będę chciał z tego zrobić przede wszystkim formę jakąś, no powiedzmy, cylindryczną, a później już z niej będziemy próbować coś nadać jej jakiś kształt konkretny. Widzów nowych, młodych lub mniej doświadczonych zachęcam do obejrzenia mojego filmu o technikach pracy z nożem. Miałem, szczerze mówiąc, wątpliwości co do takiego usability, wygody pracy z takim nożem. No było maleńkie, króciutkie, ale teraz widzę, że te ruchy okazują się być takie bardzo precyzyjne, jednak fajnie. Fajnie się tym pracuje. Tutaj taki dylemat, że z jednej strony można byłoby od razu wyciąć tam jakiś tam kawałek krótki i nad nim pracować. Z drugiej strony, im jest mniejszy, tym trudniej pracować. No i jakoś tak. Tutaj tylko zrobić dziurkę. Mój wyrób jubilerski gotowy. W domu tylko założę sznurek skórzany i będę to nosić w spodziewaniu, że zapach uwalniany żywicą przy kontakcie z ciałem będzie mi przypominać o lesie, nawet w czasie pracy. Ten nożyk 120 okazał się bardzo fajnym w precyzyjnej pracy z drewnem, więc jedynie co wam powiem, to gorąco polecam.
Jeżeli ktoś z Was wykona sobie podobny amulet, napiszcie proszę w komentarzach, czy spełniło to Wasze oczekiwania co do zapachu, czy zadziałało dla Was to, czy nie. A na mnie już czas. Z miłością i wiedzą do lasu.